Witam Państwa serdecznie, nazywam się Anna Maria Siarkowska, kandyduję z okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego z listy Kukiz 15 do Sejmu. Jestem przede wszystkim żoną i mamą trójki dzieci. Oprócz tego zajmuję się planowaniem obronnym, pracuję w jednym z przedsiębiorstw państwowych i moja praca polega na przygotowaniu tego przedsiębiorstwa na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny. No i z racji tego przygotowuję przedsiębiorstwo właśnie do militaryzacji, zajmuję się przydziałami organizacyjno-mobilizacyjnymi i planami właśnie na czas tak zwany W. Oprócz tego działam w stowarzyszeniu Obrona Narodowa.pl, Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Jestem tam członkiem zarządu. Czym my się zajmujemy, czym jest ta obrona terytorialna? No to krótko tutaj powiem, chociaż będę ten temat oczywiście rozwijać, ale obrona terytorialna to właśnie rodzaj sił zbrojnych przeznaczone do prowadzenia obrony na miejscu i współdziałania z wojskami operacyjnymi. Szerzej o tym powiem. Skąd też takie zainteresowania militarne? To jest też związane z moim wykształceniem. Ukończyłam Akademię Obrony Narodowej, Bezpieczeństwo Narodowe, studia magisterskie. Teraz kończę właśnie studia doktoranckie, mam otwarty przewód doktorski, zajmuję się w swoim doktoracie właśnie też tematem obrony terytorialnej, a konkretnie tematem Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, która jest właśnie taką formą, terytorialną formą sił zbrojnych w Stanach Zjednoczonych. Mam 47 lat, pochodzę z tysiącletniego Pułtuska, 60 km od Ostrołęki na południe. Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, komercyjną, ale i społeczną, obywatelską. Od 22 lat, można tak powiedzieć, chociaż w 1989 roku już też zaczynałem od niewielkiej działalności gospodarczej. Dlaczego? To znaczy, z Pawłem Kukizem spotkałem się kilka lat temu po raz pierwszy przy organizacji pod tytułem Zmieleni.pl. Chodzi oczywiście o podpisy i o mielenie obywatelskich podpisów. Po czym postanowiłem się poważniej zaangażować. I to jakby w nawiązaniu do moich działań obywatelskich, prospołecznych, które prowadzę w ramach działalności Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Regionu, które zostało zniszczone przez obecnego burmistrza, a kiedy zakładaliśmy to Stowarzyszenie Rozwoju Regionu, burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz, burmistrz Pułtuska, wtedy był dyrektorem szkoły rolniczej w Golonkowie. Proszę Państwa, to o czym Jerzy wspomina i to o czym Jurek Nowakowski zajmuje się w Ostrołęce, czyli taką stricte działalnością społeczną, obywatelską, to jest to, co my prowadzimy od kilku lat i dlatego też z Jurkiem Nowakowskim tutaj żeśmy nawiązali jakiś czas temu kontakt i współpracę. Ja zaangażowałem się również w eventy związane z Kuźnicą Ostrołęcką. Żeśmy też zawiązali taką kuźnicę w Pułtusku i polecam wszystkim Państwu w Okręgu 18, ale nie tylko, bo cała inicjatywa trafiła też do Pawła Kukiza, do kolegi Pitasia, do kolegów, którzy, do pana Sanockiego. Natomiast wracając do głównego tematu, to mój pomysł i to, czym zajmował się i zajmował się będę, to propozycja obywatelskich inicjatyw, obywatelskich organizacji na bazie polskich
patentów, polskich innowacyjnych rozwiązań. Między innymi tutaj na jednym ze zdjęć był widoczny pan Roman Lis, właściciel patentu, właściciel rozwiązania domów samowystarczalnych. To są obiekty, które nie potrzebowały będą w zasadzie energii do utrzymania takiego obiektu. Poprosiłem Romana o to, aby narysował taki dom, który będzie kosztował od 70 do 130 tysięcy złotych. On jest w stanie to zrobić i udowadnia, że deweloperzy w Polsce naciągają ceny i cena metra kwadratowego mieszkania, domu nie jest aż tak wysoka, jak obecnie obowiązuje. Prowadzę działalność marketingową, ale komercyjną i społeczną, jak już powiedziałem. Mój pomysł, to znaczy infobus obywatelski Kukiza i kreatywni urzędnicy w mobilnym biurze poselskim, bo takie biuro poselskie mobilne proponuję dla okręgu 18, to znaczy te biura poselskie, które funkcjonują w okręgu 18, ale w całej Polsce, my proponujemy, aby takie biuro miało swoją satelitę, czyli taki podróżujący mobilne biuro z kreatywnymi urzędnikami, z kreatywnymi osobami wewnątrz, które będą od A do Z załatwiały sprawy obywatelskie. Między innymi inicjatywy, wspierały inicjatywy obywatelskie, takie jak Kuźnica Ostrołęcka i Kuźnica Pułtuska już teraz. Islamizacji Europy jako ogólnie, bo uważam, że jest to religia agresywna i religia, która jest obca nam kulturowo całkowicie. Moje trzy wartości, którymi kieruję się, to jest naród, wolność i własność. Naród to wspólna kultura, historia, religia i język. Naród to szkoła, ulica, dom. Natomiast jeżeli chodzi o wolność i własność, to uważam, że to są fundamentalne prawa człowieka, które powinna gwarantować nam konstytucja. Czym człowiek, jak może być człowiek wolny, jeżeli nie będzie miał własności, tak? Nie będzie mógł mieć własnego konta na ziemi, będzie dalej niewolnikiem.